Dzień dobry, witam Państwa na antenie Racjonalista TV. Są z nami dzisiaj goście, kolejni, którzy będą mówić nam o swoim temacie, jaki poruszą na Europejskim Kongresie Sceptyków, który odbędzie się już we wrześniu we Wrocławiu. Naszymi gośćmi są biznesmeni i trenerzy biznesu, specjaliści od tego, jak tym biznesem zarządzać, jak przygotowywać ludzi do zarządzania biznesem. Pan Sławomir Jarmusz i pan Mirosław Tarasiewicz. Tu mam też książkę niedawno przez tych panów wydaną, znaczy napisaną. I przypuszczam, że powiemy też kilka słów później o tej książce. Tak, ale zanim przejdziemy do książki, książka będzie na deser, chciałem panów spytać, z czym wystąpią panowie na Europejskim Kongresie Sceptyków? Nasze wystąpienie na Europejskim Kongresie Sceptyków będzie dotyczyło generalnie rzecz biorąc krytycznego myślenia w biznesie i w zarządzaniu. Ta książka również o tym traktuje i jest rezultatem naszych przemyśleń, naszych w zasadzie to paru dziesięcioletnich przemyśleń i refleksji związanych z tym tematem, które doprowadziły nas do wielu wniosków, które zawarliśmy właśnie w tej książce. Wnioski te dotyczą tego, w jaki sposób menedżerowie i biznesmeni wykorzystują zasady krytycznego myślenia, a w jaki sposób omijają je i do czego to prowadzi w biznesie. Właśnie to jest ciekawe, bo jak ktoś nie jest tak bardzo zorientowany w temacie, to myśli sobie, że akurat w biznesie, w świecie biznesu, wszelakiego rodzaju mity, zabobony odstawia się na bok, bo chodzi przecież o pieniądze. Znamy na przykład Stanach Zjednoczonych wybitnych biznesmenów, którzy poza tym, że są biznesmenami, walczą na przykład z teorią ewolucji, fundują jakieś muzea kreacjonizmu i tak dalej, ale w biznesie potrafią twardo stać na ziemi. Natomiast tutaj książka panów brzmi, właśnie jej tytuł, Alfabet mitów menedżerskich. Mitów tak. To, jak dobrze rozumiem, takich właśnie odejść od rzeczywistości, które są kreowane, o których się mówi, a które nie mają pokrycia w realnych mechanizmach rządzących rynkiem. Tak? Tak, to prawda. Pod pojęciem mity menedżerskie kryje się kilka takich zjawisk, kilka przyzwyczajeń, kilka schematów działania, które są dość utarte w biznesie, są powszechne. Natomiast badania empiryczne pokazują, że nie do końca sprawdzają się w każdej sytuacji, nie do końca są skuteczne w każdej organizacji biznesowej. Innymi słowy, mity nie rozumiemy w sensie mitologii, jakichś niestworzonych historii, tylko jako pewnych uproszczeń, zniekształceń, półprawd albo zupełnych bzdur, mówiąc wprost, dotyczących tej sfery, która nas najbardziej interesuje, sfery zarządzania ludźmi. A więc pokazujemy, w jaki sposób wykorzystywać owo sceptyczne, krytyczne myślenie do tego, żeby lepiej zarządzać, lepiej, mądrzej, skuteczniej. Czy mógłby Pan albo Pan przedstawić jakiś taki ciekawy, nośny mit dla naszych widzów, żebyśmy mogli sobie wyobrazić mniej więcej charakter panów wystąpień, które będą we wrześniu tutaj we Wrocławiu? No takim chyba najbardziej popularnym, powszechnym mitem czy spojrzeniem na biznes, który nie do końca odpowiada rzeczywistości, to jest taki mit, który nazywaliśmy mitem przywódcy. No nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale od jakiegoś czasu to już mało kto chce zostać menedżerem, natomiast bardzo wiele osób chce zostać przywódcami. Firmy szkoleniowe nie oferują już, albo oferują w mniejszym stopniu programy szkoleniowe dla menedżerów, natomiast jest bardzo wiele programów szkoleniowych, w których uczy się, jak z menedżera zrobić przywódcę. I o ile kompetencje przywódcze są na pewno ważne w biznesie, o tyle możemy powiedzieć, że nastąpiło już jakieś oderwanie przywództwa od zarządzania. I bardzo często mówi się nawet o tym, że ktoś, kto jest dobrym przywódcą, nie powinien być dobrym menedżerem, dlatego że to go rozprasza od takich rzeczy, które są symptomatyczne, które są ściśle związane z przywództwem, takie jak na przykład wyznaczanie kierunku, wyznaczanie wizji. Natomiast te wszystkie takie historie typu stawianie celów, motywowanie, rozwijanie swojego zespołu, to są rzeczy, które są przyziemne i którymi przywódca nie powinien się zajmować. To się wiąże na przykład z charyzmą.
przywódca kojarzy nam się z kimś, kto jest bardzo charyzmatyczny, który nie grzebie się za bardzo w tabelkach czy w liczbach. On po prostu ma swoją intuicję biznesową i on nadaje kierunek całej organizacji. Tymczasem, jak pokazują badania, tego typu przywódca nie do końca się sprawdza. Oczywiście jest wielu przywódców, którzy w ten sposób działają, przywódców organizacji biznesowych, którzy w ten sposób działając osiągnęli sukces, ale równie wiele jest takich, którzy w ten sposób działając i tak naprawdę nie zwracając uwagi na przykład na liczby czy na fakty, które przeczą ich wizji, doprowadzili swoją organizację tak naprawdę do upadku. I to jest chyba taki najbardziej powszechny, najbardziej popularny mit, który polega na tym takim odcięciu w zasadzie już osób, o których mówi się, że są przywódcami w organizacji, od osób, o których mówi się, że są menedżerami, czyli tymi, którzy wdrażają wizję w życie. No i na przykładzie tego mitu, o którym Mirek mówi, widać bardzo klarownie, na czym polega brak sceptycznego, krytycznego myślenia. No bo tak, pokażemy kilku przywódców, kilku menedżerów, kilku szefów firm, którzy osiągnęli sukces działając w taki właśnie sposób. No i ogłaszamy o to wniosek. Charyzmatyczne przywództwo polega na tym i na tym. Ale nie stawiamy sobie tego drugiego krytycznego pytania właśnie. A ile było takich, którzy prezentowali podobny styl zachowania, ale nie osiągnęli sukcesów, albo wręcz spektakularne porażki. Czyli krytyczne, sceptyczne myślenie to spojrzenie z wielu perspektyw na dane zagadnienie i wyciąganie naprawdę racjonalnych wniosków. O takich właśnie, takimi rzeczami się zajmujemy. Mirek wspomniał o tym przywódcy, menedżerze. Często mówimy o takim przykładzie, kiedy spotyka się matematyk z historykiem. Pyta matematyk historyka, słuchaj, na podstawie twojej wiedzy, w samej starożytności, ilu było takich genialnych wodzów, takich naprawdę wybitnych wodzów? Historyk myśli, mówi, no, ja wiem. Znaczy, jaki procent wśród wszystkich wodzów było tych naprawdę wybitnych? On mówi, no nie więcej jak 3. No dobrze, powiada matematyk ze swoim racjonalnym, krytycznym myśleniem. A jaki to jest wybitny wódz? Po czym siebie poznaje? Myśli historyk i mówi, a poznajemy go po tym, że wygrał 5 bitew z rzędu. Myśli matematyk i mówi tak, no to teraz popatrz. Szansa, że wygra jedną bitwę statystycznie, to jest 1/2. Wygra lub przegra. Szansa, że wygra 2 bitwy z rzędu, to jest 1/4. 3 to jest 1/8, 1/16, 5 bitew to jest 1/32, czyli 1/100. Czyli gdyby to tak chłodno na to spojrzeć, ten wybitny to jest taki, który przez przypadek wygrał 5 bitew. Oczywiście nie chcemy, to jest trochę demagogiczne myślenie, bo wygrywanie bitew to nie jest rzucanie monetą. Tak, bo zależy od tego, jakie wojska przeciwko jakim wojskom. Tak, od wielu rzeczy to jest bardziej sprawnościowe niż losowe, ale gdyby to tak z góry na to popatrzeć. A teraz idąc tropem tego przywódcy menedżera, to tam no, Mirek mówił o kilku funkcjach, jakie menedżerowie dzisiaj pełnią. Jedną z nich jest motywacja i z tym wiąże się drugi niezwykle silny, powszechny mit. Mit oto taki, że absolutnie najważniejszą funkcją w motywowaniu ludzi pełnią pieniądze. Jest jeden mit, jest przy okazji drugi przeciwstawny mit, który mówi, że pieniądze w ogóle już nie są istotne, tylko te inne czynniki. Obydwa te stanowiska są zmitologizowane, w sensie nieprawdziwe, bo dzisiejsze badania i dzisiejsza praktyka w zarządzaniu pokazuje tak, że pieniądze owszem są ważne, ale wtedy, kiedy mówimy o pracy bardzo prostej, nie wymagającej myślenia. Im większy udział takiej działalności intelektualnej, kreatywności, tym, jak się okazuje, mniejsze znaczenie mają pieniądze. Oczywiście każdy powinien zarabiać tyle, żeby móc normalnie się utrzymać, to jest jasne na pewnym poziomie.
ale w sensie motywacyjnym to jest olbrzymi mit i on prowadzi do wypaczeń w zarządzaniu ludźmi, bo wielu menedżerów twierdzi tak, dajmy im więcej kasy, będą lepiej pracować. Okazuje się, że tak nie jest. Tak, są takie badania, które nawet pokazują, że jeżeli mamy do czynienia z zadaniem wymagającym kreatywności, jakiegoś kreatywnego myślenia, przedsiębiorczości, to wtedy oferowanie w zespole nagrody materialnej, nagrody pieniężnej nie tylko nie przyspiesza wykonania tego zadania, ale wręcz spowalnia wykonanie. Także to jest tak naprawdę nie tyle nieskuteczne, ale w niektórych sytuacjach może być nawet kontrskuteczne. A to, o czym powiedziałeś, Sławko, to przypomniało mi jeszcze i zwróciło moją uwagę na jeszcze jeden mit, o którym mówiliśmy. Mit biznesu etycznego. I to jest też tak, też takie no bardzo spojrzenie na to, takie powszechne spojrzenie na to jest bardzo uproszczone i jest takie bardzo, no są takie dwa bieguny. Z jednej strony patrzy się na to w ten sposób, patrzy się na biznes w ten sposób, że wszystko, co jest dozwolone prawem, jest ok. I tak naprawdę jedynym zadaniem osoby, która zarządza organizacją, która prowadzi organizację, jest maksymalizacja zysku. Jest maksymalizacja zysku i takim, no, to jest takie podejście ultraliberalne. Jego przedstawicielem jest Milton Friedman. On napisał artykuł w 1971 roku, który został zamieszczony w New York Timesie i który miał tytuł, że jedyną powinnością prowadzących biznes jest to, aby maksymalizować zyski. I to jest jedno podejście, takie ultraliberalne. Drugie podejście to jest podejście, które określane jest jako corporate social responsibility i ono mówi o tym, że podobnie jak każdy człowiek żyjący w społeczności, tak samo każda organizacja biznesowa, która w jakiejś społeczności działa, ona ma pewne przypisane, predefiniowane obowiązki, obligacje, które dla lokalnych społeczności, nie tylko lokalnych, musi wypełniać. Nie patrząc na to, czy to rodzi koszty, czy nie rodzi koszty, dlatego że jest to obowiązek wynikający z zupełnie innych rzeczy niż rachunek ekonomiczny. To są takie dwa podejścia, które są dość różne, nawet bardzo różne, ścierają się ze sobą i bardzo trudno je połączyć, bardzo trudno dyskutować i znaleźć jakąś syntezę. My staraliśmy się znaleźć takie badania empiryczne, które pokazałyby, jak to naprawdę jest, które podejście jest bardziej z punktu widzenia biznesowego, które jest bardziej przydatne. Okazało się, że tak naprawdę oba te podejścia można połączyć, bo o ile corporate social responsibility, podejścia związane z tym nurtem rzeczywiście generują jakieś koszty, no bo to oczywiście, że to tego typu akcje nie dzieją się za darmo i ktoś te koszty musi ponieść, zwykle ponosi to organizacja i to są rzeczywiste koszty, które są wpisywane w rachunek wyników. O tyle w długiej perspektywie okazuje się, że firmy, które w ten sposób postępują, mają również duże oszczędności, wynikające choćby z tego, że pracownicy, którzy pracują w takiej firmie, traktują ją lepiej i są bardziej skłonni do tego, żeby podjąć większy wysiłek bez dodatkowego wynagrodzenia. Gdy spojrzymy na to w dłuższej perspektywie, a jak pokazują badania, o których mówię, wystarczy perspektywa czteroletnia, okazuje się, że korzyści osiągane chociażby z większego zaangażowania czy większej kreatywności pracowników przewyższają znacznie koszty, które ponosi organizacja, aby być organizacją, nazwijmy to szumnie, etyczną. No to jest bardzo ciekawe. Chociaż no, u nas też czasem zastanawiamy się nad tego typu zagadnieniami i czasem zastanawiamy się nad chociażby takie bardziej abstrakcyjne rzeczy, typu wspieranie kultury. Że ewidentnie wspieranie kultury w Paryżu, czy we Wrocławiu, czy w Londynie wspiera biznes, prawda? Bo miejsce staje się bardziej atrakcyjne. Tylko że no to jest wielkoskalowe, prawda? I często efekty tego wspierania kultury, na przykład odnowienia zabytkowych ulic, prawda? Założenia nowej orkiestry symfonicznej, tak, są bardzo rozłożone w czasie. I to jest smutne, że jakby no z takiego partykularnego punktu widzenia danego biznesmena, nawet dużej korporacji, to tak, jest trudne do odczytania, co mu daje to, że on to wsparł. Tak. Chociaż no chcielibyśmy, żeby wspierał, prawda? Bo ogólnie no to jest jakby... Oczywiście.
Ale to, co Pan poruszył, to jest bardzo ciekawe i to jest chyba jedna z największych bolączek, nie wiem, co się zgodzisz, współczesnego biznesu, to znaczy krótkowzroczność, krótki horyzont patrzenia na biznes. No i tak to się dzieje i tak ten świat się zmienia, świat biznesu, że tak naprawdę ta perspektywa bardzo się skraca. W tej chwili mówimy o kwartałach, miesiącach i bardzo wielu menedżerów, którzy prowadzą organizacje, zarządzają organizacjami, tak naprawdę myśli tylko o takiej perspektywie, bo to jest perspektywa jedynie dla nich dostępna, jedynie możliwa w tej rzeczywistości biznesowej, która nas otacza. No, są plany narzucane przez korporacje, są to zwykle plany kwartalne, musimy je wypełniać. Trudno myśleć o czymś, co tak naprawdę wydarzy się za 2-3 lata lub też się nie wydarzy. I to powoduje takie właśnie myślenie i tego typu działania, które nie są nastawione na przynoszenie zysków w długim okresie, kilkuletnim lub kilkunastoletnim. Natomiast to jest perspektywa menedżerów. Jeżeli spojrzymy na perspektywę właścicieli firmy, to tam już jest inaczej, bo tak naprawdę właścicieli firmy powinno interesować zysk, który został wygenerowany od pierwszego dnia istnienia firmy do ostatniego dnia istnienia firmy. Albo ich istnienia. No to zazwyczaj są potem rodziny. Są spadkobiercy. I ten okres to jest tak naprawdę okres i ten zysk, który jest wygenerowany w tym całym długim okresie, to jest tak naprawdę zysk, który generuje organizacja. A więc oprócz patrzenia na wyniki w skali kwartału czy roku, muszą odpowiedzialni menedżerowie również patrzeć na to, co będzie w o wiele dłuższej perspektywie i podejmować działania, które przedłużą się do wydłużenia okresu, w którym organizacja przynosi zysk, czyli tak naprawdę wydłużenia okresu istnienia organizacji. I tutaj już takie działania troszkę zahaczające o imponderabilia, tak jak działania nakierowane na budowę biznesów etycznych, są jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione. No właśnie, i teraz są takie hipotezy, że właśnie takie działania, gdzie etyka była rozumiana w ten skrajnie liberalny sposób, że oto wszystko jest możliwe, byle było zgodne z prawem, albo tak lawirować w obrębie prawa, żeby nikt się nie przyczepił, że tego rodzaju podejście stało się właściwie jedną z głównych przyczyn kryzysu 2008 roku. Oczywiście. Niektórzy mówią wprost, że tak z psychologicznego punktu widzenia przyczyną kryzysu finansowego była zwykła chciwość, bo jeżeli popatrzymy na zyski właścicieli, i ci właściciele nie myślą właśnie tak bardzo perspektywicznie tylko tu i teraz, albo myślą wyłącznie w kategoriach finansowych, to właściwie dla nich, czy ten zysk będzie w tym miesiącu czy kwartale taki, trochę wyższy, trochę niższy, dla nich praktycznie i dla ich rodzin na 4 pokolenia naprzód nie oznacza nic. Bo czy będą mieli w ciągu kilku lat większe czy mniejsze zyski, to właściwie jest takie pytanie, czy ich prawnuk będzie żył niezwykle zamożnie, czy bardzo zamożnie. No bo to jest, to już o takich pieniądzach mówimy. Dlatego też nawet z takiego racjonalnego, sceptycznego punktu widzenia należałoby patrzeć na biznes w perspektywie nie tylko długiej, kwestie czasowe, ale też globalnie w sensie właściwie naszej planety. Bo dzisiaj pomnażanie zysków za wszelką cenę niesie koszt, olbrzymi koszt, właściwie, że tak mówiąc, trochę górnolotnie, ale możemy sobie na to pozwolić, kosztem tego neurotycznego podnoszenia zysków jest zagłada planety. Wyjałowienie z wszelkich zasobów naszej planety. I to jest niebezpieczeństwo takiego myślenia, o którym na ogół nie zdajemy sobie sprawy, myśląc, że po nas. No tak. No, na przykład globalne ocieplenie, wielu ludzi je neguje, wielu ludzi je lekceważy. A tymczasem jak ktoś się zajmuje nauką, no to problem jest naprawdę bardzo, bardzo poważny. Aż tak poważny, że można się zdziwić, że tak się mało jednak o tym mówi. I że doraźne jakby problemy przysłaniają to. No, tymczasem oczywiście kapitał krajów, gdzie są duże złoża, na przykład Australii, stamtąd się wywodzi wielu naukowców, negacjonistów.
globalnego ocieplenia. Chociaż jak ktoś przeczyta notkę biograficzną, to od razu jest w niej, że tam pracował jako doradca przy czymś tam, prawda, związanych z wydobyciem jakiejś firmy. Także to nawet nie jest, no nie ukrywa tego, prawda, ale no żyjemy w czasach, gdzie informacja właśnie czasem tylko tytuł ludzie czytają, a dalej już nie czytają. Natomiast oczywiście no globalne ocieplenie wymaga pewnego zaciskania pasa i dlatego dla wielu ludzi atrakcyjnie jest przeczytać tytuł, że to nie jest problem, niż tytuł, że to jest problem. Dalej jeszcze nie idzie. Natomiast ja mam tutaj jeszcze jedno pytanie, bo przypomina mi się wykład profesora Pawłowskiego, biologa. Antropologa, tak. Tak, tak. Który bardzo ciekawy wykład na naszym tam, na Dniach Darwina bodajże zrobił o statusie, że głównym jakby dążeniem wielu istot żywych, rozwiniętych, jest walka o status. No, oczywiście człowiek tutaj jest też chyba najlepszym eksponentem tych dążeń. Zaraz podamy bardzo ciekawy przykład w tym zakresie, genialny wręcz. Jeśli można teraz trochę przedmiot słowo. Niedawno słyszałem bardzo ciekawą historię o Dubaju. Jak wiadomo, Dubaj to jedno z bogatszych miejsc na świecie. W tej chwili szacuje się, że 1/3 wszystkich inwestycji budowlanych na świecie mieści się w Dubaju, ponieważ tam w 2020 którymś roku będzie wystawa Expo i rozbudowują już 2-milionowe miasto, którego 20 lat temu jeszcze nie było w ogóle. Tam była pustynia, a przez 20 lat stworzono 2-milionowe miasto, Warszawę. No i ponieważ to jest bardzo bogate społeczeństwo, więc i status jest tam naprawdę bardzo istotny. No, zadać sobie pytanie, w jaki sposób mężczyzna pokazuje swój status. No, oczywiście kupuje dobry samochód. No ale no dobrze, jeżeli jest wielu bogatych mężczyzn, no to wielu jeździ Mercedesami, potem Maybachami, potem i tak dalej. I nie rozwiązuje to problemu. W końcu zaczęto w Dubaju układać samochody luksusowe szlachetnymi kamieniami, żeby się wyróżnić, żeby jeszcze bardziej pokazać swój status. No ale jak pierwszy to zrobił to potem, no wielu na to stać, więc potem 5., 15. I tak dalej, i tak dalej. I problem pozostał nierozwiązany. I rodziło to coraz większe problemy. Szejk Emiratów rozwiązał ten problem w genialnie prosty sposób. W taki mianowicie, że ogłosił, że teraz status będzie związany nie z tym, jakim jeździsz samochodem, tylko jaki masz numer rejestracyjny samochodu. W związku z tym pierwsze 100 numerów jest zawarowane dla rodziny królewskiej i najbogatszych ludzi. W związku z tym można jeździć 20-letnim gruchotem z numerem rejestracyjnym na przykład 15 i jest się naprawdę kimś dużo ważniejszym niż ten w tym Maybachu. To doprowadziło do takiej sytuacji, gdzie w Dubaju są ogłaszane aukcje kawałka blachy z numerem rejestracyjnym. Wyprodukowanie takiej blachy to jest pewnie parę dolarów góra. Natomiast ostatnio, 2 czy 3 miesiące temu, na jednej z takich aukcji, pewien bogaty Hindus wynegocjował na aukcji tablicę z numerem Dubaj 5 za 9 milionów dolarów. I przyczepił sobie do swojego Rolls-Royce'a. Czyli prawdopodobnie ta tablica była droższa niż ten Rolls-Royce. No, to pokazuje rzeczywiście status jako potężny motyw zachowań ludzi, a prawdopodobnie nie tylko ludzi. No tak, tylko ja tutaj bardzo ciekawy przykład, no, ale ogólnie można powiedzieć, że w ogóle kamienie szlachetne, złoto, marki samochodów, w ogóle marka jako taka, często jest jak ta tablica rejestracyjna, tak, to już jest jakby element takiej dosyć umownej. Ale za markami jeszcze coś się kryje od czasu do czasu. No tak, ale też czasem chodzi o rzadkość, o niedostępność, o limitowane edycje. No, czasem ceny są wysokie nie dlatego, że produkt jest tak dużo warty, tylko żeby... Tak, że ma odpowiednie logo i tylko niektórych stać na to, żeby w podartej szmacie z dobrym logiem paradować. W rzeczywistości korporacyjnej to też przecież mamy do czynienia z różnymi atrybutami, które podkreślają status menedżera, chociażby miejsce parkingowe, albo na open space miejsce koło okna. Takie rzeczy, albo wysokość piętra. Wysokość piętra, takie rzeczy, które wydają się, patrzę na to tak racjonalnie, no dość
dość mało istotne, no ale one podkreślają jakoś status i miejsce w tej organizacji. No, na pewno jest to jeden z największych motywatorów w świecie biznesu. Ja wspomniałem jeszcze o statucie, zanim przejdę do następnego pytania, właśnie o tym statucie z wykładu profesora Pawłowskiego, że on zwrócił uwagę, że to nie zawsze się przekłada na takie bardzo proste odruchy. Że to czasem właśnie polega na tym, że no są takie tradycje, kultury, gdzie ktoś specjalnie obdarowuje gościa prezentami, prawda? Albo że ktoś się specjalnie poświęca dla wspólnoty, no na przykład jak ktoś ginie za ojczyznę, prawda? No to też jest jakby, on jest inspirowany też statutem, że po prostu no oczywiście będzie później podziwiany, jego rodzina też będzie podziwiana. Więc również w świecie biznesu dla właściciela, tak mi się wydaje, czasem powinien się liczyć też inny status niż tylko i wyłącznie szybkość jakby wzrostu sumy na koncie, jak na przykład bycie cenioną firmą, bycie szanowaną firmą, bycie firmą, która od wieków wspiera, nie wiem, na przykład Metropolitan Opera, która ma swoje krzesełko w tej operze, albo bycie firmą, która na przykład zbudowała dzielnicę robotniczą, która jest teraz zabytkiem i dbanie o to. Czy takie jakby postawy przechodzą w niepamięć, można tak powiedzieć? Nie, one nie przechodzą w niepamięć, co więcej, one generują bardzo konkretne zyski, jeżeli patrzymy na firmę z punktu widzenia rachunku wyników i rachunku wyników i strat, i rachunku wyników i kosztów. I rzeczywiście tego typu zachowania i postrzeganie firmy w taki właśnie sposób, ono generuje naprawdę wymierne korzyści dla organizacji, nie tylko związane ze statusem, czy nie wiem, no, postrzeganiem tej firmy, natomiast to się przekłada naprawdę na konkretne pieniądze. I na to są naprawdę, jest wiele badań, które to potwierdzają. Czasem jest to na większym poziomie korelacji, czasem na mniejszym, ale zawsze jest to tego typu korelacja dodatnia między tymi dwoma czynnikami. Brzmi to optymistycznie, warto o tym wiedzieć. Mam nadzieję, że oglądają nas teraz także różni biznesmeni. No więc na koniec chciałem się zapytać, jak to jest z tymi mitami menedżerskimi i innymi biznesowymi? Czy można powiedzieć, że świat biznesu jest gnębiony przez te różne złe ujęcia rzeczywistości i mamy naprawdę poważny problem? Czy nie jest tak źle i państwo są tylko, panowie są takimi lekarzami, którzy te drobne tam objawy grypy czy kataru biznesowego leczą? Nie wiem, czy takie drobne, ale staramy się rzeczywiście pokazywać przynajmniej inną drogę, może leczyć, to trochę za dużo powiedziane, ale wskazywać, w jaki sposób można działać inaczej, opierając się na danych, opierając się na logice, na logicznym myśleniu. Takim dobrym przykładem jest coś, co w biznesie nazywa się intuicją biznesową. No, otoczenie biznesowe, nasz świat jest tak złożone, że tak naprawdę to dokonywać racjonalnych analiz czasem jest trudno. I menedżerowie, i biznesmeni muszą oprzeć się na czymś, co nazywa się intuicją. No i tutaj zła wiadomość jest taka, że intuicję nie można sobie, nie ma żadnych szkoleń, które podniosłyby w jakikolwiek sposób. Szkolenia są, tylko że nie działają. W Indiach jest niedużo szkoleń podnoszących intuicję. No nie da się tego zrobić w sposób sztuczny. Intuicja narasta wraz z doświadczeniem i to jest proces długofalowy. Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy już w stanie powiedzieć, w jakich sytuacjach intuicja zwodzi nas na manowce. I tutaj takim prekursorem tych badań, zresztą on dostał do to nagrodę Nobla, jest Daniel Kahneman, który wskazał kilkadziesiąt błędów intuicyjnego myślenia. O tym również staramy się na naszych szkoleniach czy w rozmowach z menedżerami mówić i okazuje się, że tak naprawdę to jest, może no, plaga to może zbyt duże słowo, ale powszechnie są to sytuacje powszechnie występujące w biznesie, powszechnie występujące w organizacjach biznesowych. No a prowadzą, zależy, czasem prowadzą tylko do błędnej decyzji, a czasem ta błędna decyzja niesie są naprawdę bardzo duże koszty. No poprosiłbym o przykład takiej ciekawej sytuacji, tak żeby nasz widz mógł sobie łatwiej wyobrazić, kiedy intuicja wiedzie na manowce w biznesie. Takim klasycznym przykładem jest tak zwana teoria perspektywy, która mówi o tym, że zupełnie inaczej odbieramy zyski i straty. Nasza złość, czy nasz brak komfortu spowodowany utratą 100 zł, zgubieniem 100 zł jest o wiele większy niż nasza radość spowodowana znalezieniem na ulicy 100 zł. I to powoduje to, że bardzo często menedżerowie koncentrują się na negatywach danej sytuacji niż na
pozytywach, co powoduje no, naprawdę skrzywienie tego oglądu poznawczego. A z drugiej strony ten mit w wielogłowach i takie właśnie nieracjonalne oczekiwanie jest takie, dajmy ludziom więcej pieniędzy, będą lepiej pracować. Proporcjonalnie więcej pieniędzy, tym większe zaangażowanie. A właśnie z teorii perspektywy Kahnemana wynika, że wcale tak nie jest, że to nie rośnie tak proporcjonalnie, tylko mniej więcej tak. I to jest zdecydowanie mit i potem prowadzący do rozczarowań i do frustracji, dlaczego ja im daję pieniądze, a oni nie pracują lepiej, a tylko trochę im zabieram i są bardzo niezadowoleni. To jest przykład taki wprost z wielu firm, przykład mitu menedżerskiego. Ale można by też tak trochę ogólnie zastanowić się, skąd one się biorą. Bo tak, w biznesie mamy z jednej strony oczekiwanie i spotykamy się z tym zmirkiem od zawsze. Biznes mówi tak, dajcie nam proste i skuteczne narzędzia działania. To mówi biznes. Z drugiej strony, z perspektywy nauki, którą chcemy pokazać właśnie krytycznego myślenia, no, rzeczywistość jest złożona, jest skomplikowana. I teraz stąd też, o czym także piszemy w książce, kilka takich rozwiązań, które są bardzo popularne dzisiaj w biznesie, prostych rozwiązań, które na skróty na przykład diagnozują osobowość ludzi. Bardzo prosty sposób i dzięki temu możemy powiedzieć, że ten się nadaje do tego, ten do tamtego, ten nigdy nie będzie menedżerem, a ten i tak dalej, upraszczając oczywiście sytuację. Teraz jesteśmy na rozdrożu. Z jednej strony biznes mówi, daj proste, skuteczne rozwiązanie, z drugiej, no ale rzeczywistość jest bardzo złożona. Nie ma prostych takich rozwiązań. I mity biorą się z pewnego zaburzenia równowagi między tymi dwoma krańcami. Tak diagnozujemy, stąd to się bierze. A z reguły jest to zaburzenie w tę stronę prostoty. To proste, niekiedy zbyt proste myślenie powoduje takie skrzywienie obrazu rzeczywistości, że działanie staje się po prostu mało skuteczne. Nasza rola polega na tym, żeby trochę tę równowagę przywracać. Oczywiście nie jesteśmy po to, żeby w naukowy sposób podchodzić do każdego problemu w zarządzaniu, bo to by doprowadziło do uwiądu decyzyjnego. No ale dać takie reguły, taką wiedzę, dzięki której można podejmować decyzje szybko, ale w miarę też efektywnie. Czyli złoty środek między złożonością, a potrzebą szybkiego nadania wielu rzeczom i szybkiego zidentyfikowania problemów, okazji, szans. To była jedna z idei, która towarzyszyła nam takim zamysłowi do napisania tej książki. Co jeszcze panowie mogą powiedzieć o tej książce? Bo już na koniec chciałbym przejść do niej. Możemy powiedzieć, że nie ograniczyliśmy się w tej książce do krytykowania, że oto jest taki mit, teraz popatrzcie, to jest nieracjonalne, bo w ogóle opieramy tę książkę, to jest, ona została napisana w takim nurcie evidence-based, to taka oparcie na dowodach, ale nie chcieliśmy wykroczyć świadomie poza taki trend, który dzisiaj mamy, gdzie mamy już przynajmniej kilka książek demistyfikujących różnego rodzaju praktyki. A my postawiliśmy sobie trochę ambitniejsze zadanie. Pokazujemy, gdzie jest mit, ale też pokazujemy, co wynika z badań, logiki, krytycznego myślenia i jak to zastosować w racjonalny i efektywny sposób. Czyli z tej ciemnej strony mocy staramy się przejść do tej jasnej strony mocy. Nie tylko mówić o destruktywnych praktykach, ale pokazywać, co konstruktywnie menedżerowie mogą robić. Ta książka jest napisana po polsku, więc jeszcze zadam takie pytanie, czy polski świat biznesu jest na tle na przykład francuskiego, niemieckiego, powiedzmy tego już rozwiniętych państw, bardziej tymi mitami obarczony, czy nie można tak powiedzieć? To trudno powiedzieć. Na pewno inaczej nieco wygląda zarządzanie. W Polsce mamy bardzo często, ale tutaj mówimy bardziej na podstawie obserwacji niż jakichś rzetelnych badań,
Polsce bardzo często dominuje w zarządzaniu takie podejście, że ja, menedżer, jestem wysoko, ja tutaj rządzę, ja tutaj decyduję, co ma być robione. Jest trochę takie dyrektywne, autokratyczne podejście. Kiedy rozmawia się z ludźmi, także z Polakami, którzy dużo czasu spędzili na zachodzie Europy, w różnych krajach, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, to mówią, że tam jest bardziej demokratyczne podejście, tam jest bardziej partnersko. Znowu, trudno jednoznacznie uogólnić tę tezę, bo mamy ją na podstawie iluś rozmów, a nie bardzo systematycznych badań. Ale wydaje się, że to, co jest istotą polskiego biznesu, to jest takie przekonanie wielu menedżerów, że ja tutaj muszę pokazać swoją władzę. Prywatnie wydaje mi się, że jest to efekt poprzedniego jeszcze systemu, mimo że menedżerowie to często ludzie, którzy się urodzili już w nowych czasach albo na przełomie. Rzecz polega na tym, że w poprzednim, słusznie minionym systemie człowiek jako jednostka nie był doceniany. I dlatego w czasach komunistycznych pani pracująca w sklepie mięsnym była półboginią, bo mogła dać lub nie dać tę wędlinę klientowi. Pani w urzędzie też była półboginią, bo załatwiła sprawę lub nie. Ponieważ nie była doceniana przez szefów, musiała sama się docenić. Być może dzisiaj menedżerowie taką postawą też chcą znaleźć sobie, ale to jest hipoteza do sprawdzenia. Tak, no to rzeczywiście te różnice kulturowe są dość wyraźnie widoczne. Jeśli chodzi o mity, o te, które opisywaliśmy, to jest 20 takich sytuacji, takich, no nazwijmy to mitów, czyli jakichś takich zjawisk, które zaobserwowaliśmy, to wydaje mi się, że tutaj chyba one są tak samo popularne w Polsce, jak i w innych krajach, bo jeśli spojrzymy, no rzeczywiście książka jest napisana po polsku, jest dla polskiego czytelnika, ale literatura jest przede wszystkim zachodnia. Także jeżeli na zachodzie, w innych krajach tego typu zjawiska są badane i są analizowane, no to na pewno muszą występować. Także nie sądzę, żeby tutaj akurat była jakaś różnica, podejrzewam, że może jest, nawet natężenie. Może tak, natężenie na pewno, natomiast no, są to chyba zjawiska, które są charakterystyczne dla zarządzania, dla organizacji biznesowej na całym świecie. No cóż, zachęcam Państwa do sięgnięcia po tą książkę. Jest ciekawa, tytuł jest bardzo ciekawy, no i mity menadżerskie. Jest to temat, który nie jest tak często poruszany w środowiskach sceptycznych czy racjonalistycznych. My też często dostajemy takie prośby od naszych widzów i czytelników, mówcie więcej o gospodarce. Mają rację, to jest ważne, tylko trzeba po prostu znaleźć ludzi, którzy są w stanie mówić o tym mądrze i racjonalnie. Natomiast jeszcze na koniec proszę powiedzieć, jak będą wyglądać panów wystąpienia na Europejskim Kongresie Sceptyków? Czy to będzie jedno wystąpienie, jak dzisiejsza nasza audycja, czy będą mieli panowie dwa wystąpienia i jakie będą ich tytuły? Mamy wspólne wystąpienie. Mamy jedno wystąpienie, które będzie poświęcone właśnie mitom menedżerskim. Wybranym mitom menedżerskim. O wszystkich nie damy rady powiedzieć. Te, które są najpopularniejsze, najbardziej spektakularne, te, które są najgroźniejsze w zarządzaniu. No to cóż, zapraszamy. Będzie to jedno z wielu ciekawych wystąpień. Także nawet jeśli ktoś nie tylko biznesem się zajmuje, to myślę, że powinien i sięgnąć po tą tematykę obok innych tematów, które na Europejskim Kongresie Sceptyków będą poruszane. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Złożonością a prostotą w biznesie, tak samo w mediach, jest oczywiście podobny dylemat. No i też dylemat dotyczący długości, prawda? Czy powiedzieć kilka słów? No ale my raczej stawiamy na takie dosyć długie materiały, jak możemy. Takich mamy widzów.